przeddzień ogłoszenia werdyktu oskarżony o wielokrotne zabójstwa John Doe zażądał wywiadu z dziennikarzem śledczym Kenem Rutherfordem. Powinienem panu podziękować za wyróżnienie. Dlaczego ja? Przy pańskiej przeszłości i reputacji nie mogłem wybrać inaczej. Czy jest pan seryjnym mordercą zwanym Johnem Doe? O tym zdecydują przysięgli. Uzgodnili państwo werdykt? Tak, wysoki sądzie. Proszę pozwanego o powstanie. Czy pozwany jest winny popełnienia 33 zabójstw? Stoimy przed Sądem Najwyższym. Ponad 100 tysięcy osób czeka tu na werdykt w niezwykłym procesie Johna Doe. Obrady obserwował cały świat. Nikt nie wie, co zadecydują przysięgli. Jedno jest pewne. Każda decyzja... Chwileczkę. Jest werdykt. Uwolnijcie go. Panie i panowie, dziękuję za cierpliwość. To był bezprecedensowy proces. Wywołał kontrowersje i wzbudził emocje na całym świecie. Dziś możemy ogłosić, że po wielu miesiącach obrad uzgodniliśmy werdykt. John Doe, samozwańczy strażnik. Dobry wieczór. Dziś otrzymaliśmy nagranie od człowieka, który przedstawił się jako John Doe. Ostrzegamy, że nagranie jest brutalne. Znacie mnie? Jestem taki jak wy. Jestem twarzą w tłumie. Facetem z sąsiedztwa. Mam żonę, dziecko, kredyt. Pracę i życie, których nienawidzę. Moje życie jest bezwartościowe. Nazywam się John Doe. Byli państwo świadkami zabójstwa księdza Xaviera Edwardsa. Nie wiadomo, dlaczego John Doe zabił emerytowanego kapłana. Taką wersję puściliście? Tak. Czasami edytujemy nagrania, żeby chronić widzów. Znam tę ideę. Ale aspekty, które zatailiście, tłumaczyły zachowanie Johna Doe. Działaliśmy z polecenia. Czyjego? Co wtedy wiedzieliście o Johnie Doe? Niewiele. Tyle, że dobrze poznawał swoje ofiary. Skąd czerpał informacje?
Był wyrafinowanym łowcą i miał znajomości. Kiedy uformował się oddział specjalny? Po piątym zabójstwie utworzono oddział Miecznik. Musiała na was ciążyć ogromna presja. Oczywiście. Nie mogliśmy pozwolić, żeby dalej zabijał. Zasłużenie czy nie? Zasłużenie? Niech pan to wytnie. Był pan sfrustrowany? Można tak powiedzieć. Wiedział pan, że po ujawnieniu nagrania będą na pana polować. Oczywiście, ale nie mówiono wszystkiego. Nie mógł pan oczekiwać, że media staną po stronie mordercy. Miałem zaakceptować ich manipulacje? Wiedziałem, co się dzieje, zanim dostałem telefon. Byliśmy niewielkim serwisem, mieliśmy tylko trochę więcej informacji, niż przekazywały główne media. Z kim się skontaktował? Zadzwonił do reportera Sama i spytał, czy chce kopię nagrań. Do Sama Foley'a. Skorzystaliście? Nie od razu. Nie chciałem promować zabijania. Więc dlaczego? Obiecał wyłączność na wszystkie nagrania. Czyli możecie pokazywać morderstwo, byle na wyłączność. To nie były zwykłe morderstwa. Wspominał o swoim przesłaniu. Tak, ale nie interesowało mnie ono. Dlaczego? Każdy wariat ma własną listę zażaleń. Ojciec go bił, nie miał wyboru i tak dalej. Ale John Doe był inny? Owszem. Kiedy obejrzałem dwie pierwsze taśmy, wiedziałem, że szykuje się bomba. Kierujesz się oglądalnością, a co za tym idzie pieniędzmi? Czy prawda miała dla ciebie znaczenie? Prawda jest taka, że zabił pierdylion ludzi. Reszta to tylko opinie. Kilka dni temu John Doe zabił kolejną ofiarę, dziewiątą. Ludzie giną, ale John Doe chce nam coś przekazać. Ma misję. Jeżeli jesteście prawymi obywatelami, nie macie się czego obawiać. A ty coś za jeden. Nie bój się, Sally. Zadzwoń do mamy. Wiesz, kim jestem? Wynocha. Wiem, kim jesteś, Xavier. Xavier Edwards. Edwards był starszym panem najgorszego gatunku. Pedofilem. Od lat polował na niewinne dzieci. Już rozumiecie?
W szaleństwie Johna Doe jest metoda. Nie zabija przypadkowo ani bez powodu. Możecie wyjść, bawić się i cieszyć życiem. Nie macie się czego obawiać. Chyba, że jesteście na jego liście. Lekka przesada. Przyciągną widzów. Po tygodniu miał większą oglądalność niż inne programy razem wzięte. Wygląda na to, że Sam Foley jest jego fanem. Matka Sama została zabita. Ojciec nie mógł się pozbierać. Sam przez lata chodził na terapię. Dlaczego Foley? Mógł pan dać nagranie komukolwiek? Czyżby? Wielkie media miały inne priorytety. Tylko w internecie mogła się pojawić nieokrojona, powszechnie dostępna wersja. Niektórzy sugerują, że Foley panu pomagał. Wymyśliliście razem sekwencję zdarzeń? Sam po prostu był pod ręką. Dlaczego zaczął pan kontaktować się z wielkimi mediami? Moje czyny były oczywiste, ale powody już nie. Uznałem, że im więcej osób obejrzy nagranie, tym prędzej świat otworzy oczy i może będę mógł przestać. Namawiał pan do naśladownictwa? Do zabijania? Nie. Oglądają nas miliony widzów na całym świecie. Oczekują odpowiedzi na proste pytanie. Dlaczego pan nie przestał? Bez względu na to, czy udało mi się przekazać przesłanie, oni zasługiwali na śmierć. Jeżeli uważamy się za zwierzęta, które wykształciły pewną samoświadomość, możemy zracjonalizować zabójstwo. Wówczas nic nie znaczy. Jasne. Ale jeśli wierzymy w istnienie duszy, perspektywa się zmienia. John Doe nie wierzy w duszę i ma nas za głupie zwierzęta? Nic podobnego. Jego działanie jest o wiele bardziej złożone. Nie miałaś kłopotów? Nie. Na pewno? Nie miałam. Podpisze pan? Za chwilę. Look, Becky. Becky,
Pomyśl o ośrodku. Nie mogę odejść. Możesz, nie. On mnie kocha. Nie możesz tak żyć. Z czego się utrzymamy? Nigdy nie pracowałam. Kto mnie zatrudni? Zajmiemy się tym. Ośrodek prowadzi kursy szkoleniowe. Nie. Dlaczego bardziej boisz się odejść niż zostać? A co z Taylor? Byłaby załamana. Uwielbia ojca. Potrzebuje ciebie. Nie mogę go zostawić. Ciężko na nas pracuje. Kiedy Taylor przydarzy się wypadek? Nie zrobi tego. Dlaczego nie? Kocha ją nad życie. Ciebie też. Kiedy pije, wraca późno. Taylor już śpi. Na razie. A jeśli wejdzie mu w drogę? Albo spróbuje cię obronić? Co jeśli wyląduje w szpitalu ze złamanymi żebrami i pękniętą czaszką? Znajdzie nas. Zostaw to mnie. Coś ty powiedziała? Nie zostawisz mnie, pieprzona z dziro. Masz się za siłacza? John Doe kontynuuje swoją krucjatę, a policja nie umie go powstrzymać. Mimo zwiększonej liczby funkcjonariuszy na ulicach i w powietrzu, centrum pustoszeje po zmroku, a lokale tracą klientów. Pozostałe wiadomości. Zatrzymały mnie gliny. Nie za szybko? Poproszę prawo jazdy. Niech pan zaczeka. To koniec. Leżała pod kurtką. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Potrzebujesz wsparcia? Nie. Dostaję panu upomnienie, panie Jones. Proszę się nie śpieszyć. Inaczej znów pana zatrzymają, a to może zepsuć wieczór. Dziękuję.
Mówiłem o tym wiele razy. Jeżeli chce pan zmieszać mnie z błotem, to trochę za późno. Interesuje mnie, dlaczego puścił pan Johna Doe. Zwariował pan? Na nagraniu wyraźnie widać, że go pan poznał. Nie wiedziałem, że to on. Koniec, kropka. Proszę iść. Co pani sądzi o Johnie Doe? Pyta pan o Johna Doe? Tak. Jest odrażający, a policja nie staje na wysokości zadania. Ile osób zabił? 15? 18. Niedługo oczyści ulicę i zacznie strzelać do przechodniów albo zarąbie kogoś siekierą za przechodzenie na czerwonym świetle. Przejmuje rolę sądu i kata. To chore. Dziękuję. Przepraszam. Media, opinia publiczna i politycy oskarżali was o opieszałość. Dlaczego policja tak długo zwierała szyki? Chce pan oficjalną wersję czy moją? Na początek oficjalną. Biurokracja, procedury i przestój w parlamencie. A pańskie zdanie? John mordował zbrodniarzy. Nikt się tym nie przejął, dopóki liczba ofiar nie zaczęła rosnąć. Nikt się nie przejął? Mam na biurku 23 nierozwiązane sprawy. Case 1. Pierwsza. Zabójstwo niewinnej kobiety. Druga. Ofiara Johna Doe. Niech pan powie jako podatnik, którą sprawą mam się zająć. Śmiercią młodej kobiety czy pedofila? Co za różnica, kim byli? Zadaniem policji jest szukanie zabójców. Jasne. Ale pracuję tylko 14 godzin dziennie. Co chce pan powiedzieć? Policja mogła bardziej się przyłożyć? Mogliście złapać Johna Doe wcześniej? Powstrzymać go? John Doe zasłużył na uwagę. Niektórzy uważają, że podszywa się pan pod Johna Doe, że pod tym pseudonimem kryje się inny człowiek lub grupa ludzi. Co za różnica? Jeżeli zabójców jest więcej, trzeba ich złapać. Skoro pan tak twierdzi, nie wierzę, że działał pan sam. Zabijać jest łatwo. Trudniej z tym żyć. Wystarczy. Nie wyglądają na zmartwionych. John Doe jest zajęty, więc przygotowałem dla państwa raport. Podwójny morderca. Pedofil. Amator staruszek. Randkowy gwałciciel. Każda z ofiar stawała przed wymiarem sprawiedliwości, ale wszyscy dostali drugą szansę. Dalej łamali prawo. Byli bezkarni lub ponownie wypuszczani na wolność, żeby sprawiać ból i cierpienie. John Doe ich zabił. Oto dlaczego. Synowie, córki, mężowie i żony. Ich życia zostały przerwane przez głupotę lub czyste zło. Świat bez nich nie jest taki sam. To w ich imieniu przemawia John Doe. Co pan sądzi o zdaniu Foleya? John Doe przemawia w imieniu zmarłych. Można tak na to spojrzeć. Przemawiał pan w ich imieniu? Raczej działałem, zabijając. Mogę zadać panu pytanie? Pewnie.
Gdyby wiedział pan, że ktoś rzuci się dziś na pana na parkingu, zada cios w głowę i poderżnie gardło, gdyby 10 sekund wcześniej miał pan wizję, a w pana ręce pojawiłby się młotek, co by pan zrobił? Czy byłby pan wściekły, że ktoś chce odebrać panu coś tak cennego i rozwaliłby pan mu głowę? Zmarli, w imieniu których przemawiam, nie mieli takiej szansy. Spotykam się z Murrayem Wilson, przywódcą grupy W imieniu zmarłych. Dlaczego tu jesteśmy? Chcę poinformować ludzi, że za tydzień organizujemy marsz poparcia dla Johna Doe. Marsz? Co chcecie osiągnąć? Niech John Doe wie, że ma w nas sojuszników. Jak możecie mu pomóc? Co dla niego zrobicie? Co zechce? Jesteście gotowi zabić? Tego nie powiedziałem. Sytuacja się zaostrza. Kopnij go. Nie wracaj tu, bo cię zabiję. Zabójstwo uszło wam na sucho. Sędzia stwierdził, że jestem niewinny. Zabiliście mojego syna, dranie. Brońcie nas. Odwal się. Miał na imię Gary, pieprzony dupku. Co ma pan do powiedzenia? Dziękuję mojemu adwokatowi, spisał się. Spójrzcie na mnie. Tuż przed dziewiątą w zatłoczonym holu John Doe znów zaatakował. Użył domowej roboty plastra z cyjankiem do zabicia Jesse'ego Suttona. Zerżnął cię kiedyś prawdziwy facet. Uspokój się. Coś ty powiedział? Przepraszam. Cipa. Ty przodem, dupeczko. Zadzwoń. Wie, gdzie są kamery i co filmują. Które są ruchome, a które nie. Pozornie przypadkowe zabójstwo było dokładnie zaplanowane. Musiał przećwiczyć każdy krok. Czy w związku z tym ktokolwiek obejrzał wcześniejsze nagrania? Przejrzeliśmy taśmy. I co? Nic. Był duchem. Sądziliśmy, że przeszedł szkolenie wojskowe. Że był w jednostce specjalnej, być może tajnej. To by pasowało. Ale nie był w żadnej jednostce. Nie.
Kary przestały nadążać za zbrodniami. Każdego dnia mają miejsce straszne, koszmarne przestępstwa. Nie powinno tak być. Ludzkie życie należy szanować i chronić. Pan zabijał. Owszem. Jak pan to usprawiedliwia? Usprawiedliwienie. Jest względny. Nie rozumiem. Wróćmy do parkingu. Proszę. Ma pan przy sobie broń. Jesteśmy razem. Z mroku wyłania się mężczyzna z siekierą. Za chwilę rozłupie mi czaszkę. Bierze zamach, a pan strzela. Zabójstwo jest usprawiedliwione. A jeśli ten człowiek zdąży zabić mnie, podniesie rękę na pana, a pan strzeli mu w głowę? Wciąż jest pan usprawiedliwiony. Kiedy mamy do czynienia z zabójstwem? Po ilu sekundach od mojej śmierci? Po tygodniu? Miesiącu? Gdy zagrożenie mija. Mądry chłopczyk. Każda z ofiar była recydywistą. Zagrożenie z ich strony nigdy nie minęło. Dopóki żyli. Dziwny sposób na zmienianie świata. Świat jest bez nich lepszy. Pańskie ofiary nie wnosiły nic wartościowego do społeczeństwa? Nic. Stoję przed budynkiem parlamentu. Członkowie ruchu w imieniu zmarłych manifestują poparcie dla Johna Doe. Pojawiło się mnóstwo osób z obu stron konfliktu. Jesteśmy tu po to, żeby udzielić wsparcia Johnowi Doe. Wiemy, kim jest i co robi. Zastanówmy się, co będzie dalej. John dał nam wybór. Możemy spać albo się zbudzić. Ten ojciec sprzedał 10-letnią córkę 200 mężczyznom po $50. Dodatkowe 20 za seks bez gumki. Ta biedna dziewczynka ma wszystkie możliwe choroby weneryczne. Jaki dostał wyrok? 10 lat więzienia. Wyjdzie po 5. Czy tak powinno być? Nie. Czy to sprawiedliwe? Czy wymiar sprawiedliwości zadziałał jak należy? Jeffrey Wilson, 47 lat, uznany za winnego gwałtu na 3 nieletnich dziewczynkach. Zgwałcił je na przestrzeni 2 lat. Zwierzę. 2 lat. Wcześniej był skazany 95 razy za napaści na tle seksualnym. Wilson cieszy się wolnością. Może jest dziś wśród nas. Jesteś tu, Jeffrey? Spójrzcie na swojego sąsiada. Czy to Wilson? 95 wyroków i puścili go wolno. Uważajcie na swoje dzieci, bo takich przypadków są tysiące.
Czy to wina rządu? Tych świni zbrodniarzy? Nie. To nasza wina. Każdy z was jest winny. Patrzymy z założonymi rękami na rozkład naszego społeczeństwa. Jesteśmy posłusznymi obywatelami. Stoimy cicho w kącie, gryząc się w języki. Tak nie może być. Macie rację. Pora się postawić. Co wy na to? Powiedzmy, co o tym myślimy. Zbierzmy się razem i zażądajmy zmiany. Co wy na to? Panie ministrze, tylko minuta. Od miesięcy powtarzam, że mam związane ręce. Pracuje pan dla obywateli. Tysiące ludzi żąda zmiany. Wyrażą swoją opinię przy następnych wyborach. Głupio by było ich zignorować. Ile razy mam tłumaczyć petycją, niczego nie załatwicie? Wreszcie zrozumiałem. Myślicie, że złapiecie Johna Doe'a, problem zniknie. Jeśli go złapiecie... Chwila. Znajdziecie się w jeszcze większych tarapatach. O wiele większych. Powoli. To na pewno on? Pracuje w tym samym klubie, w którym zabił chłopaka. Zaczynamy. Co on wyprawia? Dorwijmy tego kutasa. Trzyma kij do bejsbola. Kogo to obchodzi? Nas jest trzech. Do dzieła. Myśleliście, że nie mam oczu? Widziałem was. Morda w kubeł, twardzielu. Już się nie stawiasz? Jeżeli chcesz mnie dorwać... Ci chłopcy źle skończyli, ale ruch w imieniu zmarłych zyskał. Jak to? Nabrali wiatru w żagle i stali się popularni. Popularni? Mieli zwolenników w każdym większym mieście, a nawet w mniejszych. Bierzesz to gówno czy nie? Czego chcesz? Wyłącz to. Niczego się nie nauczyliście? Jasne, uciekaj. Już raz dostaliście nauczkę. Chcesz się bić? No to dawaj.
Odpowiada pan za powstanie ruchu w imieniu zmarłych? Nie. Mam informację, że był pan przez lata doradcą Willsa. To prawda. Nie zaprzeczy pan? Nie. Murray był moim sukcesem, bo stworzył ruch, rozwiązał swoje niemałe problemy. Zdaje pan sobie sprawę, że Murray Wills i jego ruch wymknęli się spod kontroli? Tak. Wills musi mieć więcej problemów. W dzieciństwie był molestowany przez ojca. Wyrwał się z domu, poprosił mnie o pomoc i był na dobrej drodze. Gdyby pan był na wolności, umieściłby pan Willsa na swojej liście? Mierzi pana, że uczeń zszedł na złą drogę. Nie był moim uczniem. Otrzymaliśmy dziś wiadomość od Johna Doe. Jego motywy okazały się dużo prostsze niż sądziliśmy. Brutalne pobicie Henry'ego Jenninga dało mi do myślenia. Nie chciałem, żeby sprawy zaszły tak daleko. Przestanę zabijać, jeśli dostanę 10 milionów dolarów. Seryjny morderca znany jako John Doe szantażuje australijski rząd. Il serial killer australiano conosciuto come John Doe. John Doe szantażuje australijskie prawidłstwo. Lędzok zabójca toście znany John Doe jest. Der als John Doe bekannte australische Serienkiller is today attempting to blackmail the Australian government. John Doe żąda 7,5 miliona funtów. Do wszystkich jednostek tożsamość Johna Doe potwierdzona. Czekajcie. Teraz. Nie ruszać się. Na ziemię go. Leż spokojnie. Jeśli się ruszysz, zginiesz. Nie puściłem tej informacji. Wiedział pan, że to nie był John Doe? Oczywiście. Nie wierzę, że inni dali się nabrać. To pokazuje władzę i głupotę mediów. Radzę nie kąsać ręki, która pana karmi. Współpracował pan z Johnem Doe. Jak udało się panu obejść policję? Przysyłał nagrania. Miał pan materiał, kiedy lekarze dopiero ładowali ciała do karetki. Przysyłał nagrania. Ludzie nie są głupi. Ja też nie. Niektórzy uważają, że współpracowaliście od samego początku. Że razem planowaliście zabójstwa. Naprawdę? Mają bujną wyobraźnię. Twierdzą, że posiadają dowody. Jakie? Zasada oko za oko nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Ale działa. Chce pan przywrócenia kary śmierci, szubienic, egzekucji? Tego nie powiedziałem. Nie będę udawał, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale wiem, że obecny system się nie sprawdza. Króluje poprawność polityczna. Zbrodniarze wychodzą na wolność, a ofiary się pomija. Jeśli poszkodowany ma szczęście i sprawa trafi do sądu, redaguje się jego zeznanie, żeby zmniejszyć siłę wyrazu. Poszkodowani znów zostają ofiarami. Nie znoszę apatii. Wszyscy czekają, aż ktoś inny rozwiąże problem. Na przykład ruch w imieniu zmarłych.
Poza nadaniem chwytliwej nazwy, czuje się pan odpowiedzialny za powstanie ruchu? Odegrałem istotną rolę. Zginęło kilka osób. Owszem. Ale zgłosili się dobrowolnie. Podjęli ryzyko, jak żołnierze. Żołnierze? Tak siebie widzą. A pan? Samozwańczy strażnik łamie prawo, żeby ukarać przestępcę w imię sprawiedliwości. Jak nazwiemy kraj, który wysyła żołnierzy do Afganistanu, Iranu, Iraku, Korei czy Wietnamu, żeby zabijali w imię sprawiedliwości? Państwo jest samozwańczym mścicielem. Tylko że jego krucjaty nazywa się wojną i nikt się nie oburza. Rząd nie działa tak skrupulatnie jak John Doe. Przy okazji zabija tysiące niewinnych kobiet i dzieci. Uboczne straty. Porównuje pan obecne wydarzenia do wojny? Oczywiście. Trwa wojna w imię sprawiedliwości, przeciwko zbrodni. Będą ofiary. Chcę tylko odzyskać syna. Jak się pan czuł? Było mi jej żal. To tylko jedna z ofiar pańskich działań. Zabił pan jej syna. Owszem. Współczuł jej pan? Tak. Jemu też. Nie rozumiem. Było mi przykro, tak jak jest przykro ojcu, który rozgniata pająka w domku na drzewie swoich dzieci. Nie chce zabijać owada, ale musi chronić pociechy. Kogo pan chronił, torturując prawników? To było niefortunne. Niefortunne. Nie czuje się pan odpowiedzialny? Czy obwiniamy Jezusa za krucjatę albo inkwizycję? A Mahometa za 11 września? To zaszło za daleko. Tego chciałeś. Spodziewałem się czegoś innego. Nie zabijemy ich, ale już nigdy nie wygrają procesu. Weź nożyce. Jeśli to zrobisz, będzie po wszystkim. Twój syn będzie mógł spoczywać w spokoju. Idź i dokończ to, po co przyszliśmy. Mięczak. Dziś rano przywódca ruchu w imieniu zmarłych został zatrzymany przez policję. Nie wiemy, czy postawiono mu jakieś zarzuty. Prosimy o komentarz. Nic nam nie udowodnią. Kogo obchodzą tłuści prawnicy? Ruch zrzesza aktualnie około 12 milionów członków na całym świecie. Grożą odwetem, jeśli John dostanie wyrok. Naprawdę? Co mogą zrobić? Nie wiem, ale siedzimy tu z powodu tego człowieka. Ile jest w stanie dokonać milion takich jak on? Powiem panu, co wiem. Podpisałem zeznania 32 osób dotyczące daty każdego z zabójstw. Wskazują, że w tym czasie John Doe był na drugim końcu miasta albo w innym stanie.
Niewątpliwie osoby te są bliskimi ofiar, za którymi ujął się Doe. Być może. Jedynym dowodem jest nagranie z ostatniego zabójstwa. Pozostałe mogły być dziełem kogoś innego. Możemy uznać, że był chwilowo niepoczytalny. Więc dlaczego przyznał się do wszystkich? Z powodu przesłania. Czyli celowo podszył się pod Johna Doe? Taką linię przyjmiemy. Wierzy pan w to? Nie ma znaczenia, w co wierzy ktokolwiek z nas. Liczy się zdanie przysięgłych. Chcę, żeby ludzie zrozumieli, jakie to uczucie. Już nigdy nie otworzę drzwi bez lęku. Nie poczuję się bezpiecznie we własnym domu. Zostało mi to odebrane. Biegłam ulicami półnaga, cała we krwi. Wołałam o pomoc, modliłam się, żeby ktoś się pojawił, ale nikogo nie było. Czuję się winna. Zarzucam sobie, że mogłam zrobić więcej, żeby go powstrzymać. Musiałam powiedzieć mężowi, że jej nie ma i czekać na jej powrót, wiedząc, że czekam na próżno. Zidentyfikowałam jej ciało i patrzyłam na jej martwą twarz. Została mi tylko nadzieja, że istnieje życie po śmierci. I że pewnego dnia, gdzieś tam, będę mogła znów ją przytulić, spojrzeć w jej piękne oczy i powiedzieć, że ją kocham. Potem był Adam McLeish. Yes. Owszem. Adam McLeish. That's funny to you, John? Śmieszy to pana? Nothing funny about Adam. W McLeishu nie było nic zabawnego. Net News puścił nagranie bez cenzury. Dostali wyrok. My skończylibyśmy tak samo. Żałuje pan, że nie wyemitował nagrania? Nie. Dlaczego podjął pan taką decyzję? Jesteśmy poważną stacją. Mamy swoje zasady i musimy ich przestrzegać. Zrobiłem to, co należało. Zacząłem nagrywać klientów. Pierwszy raz widziałem coś podobnego. Skierowaliśmy przekaz na plazmy. John Doe nagrywał kilkoma kamerami, a ktoś z Net News świetnie montował sceny. To dla mnie przełomowe wydarzenie, jak dla każdego, kto obejrzał nagranie. Podobno wiedział pan, co się stanie i zaplanował wszystko wspólnie z Johnem Doe. To absurd. Czyżby? Dostaliśmy wiadomość z adresem IP. Sprawdziliśmy i zobaczyliśmy scenę w garażu.
Natychmiast zawiadomiliśmy policję. Natychmiast. Oto lista połączeń z tamtego wieczoru. Na policję zadzwoniono z tego numeru dopiero o 8.53. Nagranie poszło na żywo o 8.30. Wiesz, kim jestem. Jasne, wariacie, co robisz? Na pewno mnie znasz. John Doe, popełniłeś błąd. Czyżby? Pomyliłeś się, przysięgam na Boga. Na Boga? Uważaj. Niebawem go ujrzysz. Nie zrobiłem tego, o co mnie oskarżasz. Znalazłeś się na ulicy? Widzę je pierwszy raz. Pewnie należą do współlokatora. Mieszkasz sam. No tak. Kumpel Robbie ciągle u mnie przesiaduje. Pozwalam mu korzystać z garażu, to pewnie jego. Nie masz kumpla, nawet takiego o imieniu Robbie. Pomocy! Help! Somebody! Help! To nie ma sensu. Hendersonowie dostali bilety do luksusowej sali kinowej. A stara pani Haywood... Mrs. Haywood... No cóż... Mrs. Haywood! Mister! Nie usłyszałaby, gdybyś wrzeszczał jej do ucha. Jest głucha jak pień. Skąd tyle wiesz? Pójdzie nam łatwiej, jeśli będziesz mówił prawdę. Dużo łatwiej. Jeżeli jesteś niewinny, zostawię cię w spokoju. Gówno, prawda? Tylko ty możesz siebie uratować. Skąd wziąłeś włosy? Jestem popaprany. Kręcą mnie dziwne rzeczy. Kupiłem je od kolegi z więzienia. Jak się nazywa? Jimmy Harris. Twój kumpel z celi? Tak. Ja... Mów dalej. Mam je od niego. Skąd je wziął? Nie wiem. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Naprawdę to powiedziałeś? Spójrz na nie. Patrz. Sześć dziewczynek.
z którymi nie wiadomo, co się stało. Co im zrobiłeś? Nic. Przysięgam, to nie byłem ja. Nie powinniśmy tego oglądać. Gadasz bzdury. Powinni to wyłączyć. Jak ci się nie podoba, to spieprzaj do domu. Dobrze mówi. Nagranie miało największą liczbę odsłon w historii. W ciągu kilku minut rozeszło się po internecie. Ściągano je i oglądano wiele miliardów razy. Wal się. Nie masz dowodu. Będziesz zwykłym mordercą. Serio? Wydaje ci się, że mnie znasz? Zmień płytę. Otwieraj oczy i patrz na nich. Zobacz, co zniszczyłeś. Pamiętasz Chloe? Patrz. A to Mary. Cześć, kochanie. Była pielęgniarką. Opiekowała się innymi ludźmi. Znasz tego faceta? Patrz na nich. Kilka tygodni później wkroczyłeś w nasze życie. Widzisz, jacy jesteśmy szczęśliwi? Myślałem, że zabiję go na miejscu. Nie miałem pojęcia, co nastąpi. John Doe był nieprzewidywalny. Są tu włosy mojej córki? Nie. Nie kłam. Przysięgam, że nie. Masz 5 minut. Przekonaj mnie, żebym cię nie zabił. Myślałem, co robić z takimi jak ty. Oko za oko? Mogłem zabijać żony albo dzieci morderców. Ojciec za matkę i tak dalej. Ale wydawało mi się to nie w porządku. Potem pomyślałem o okaleczaniu przestępców. Musieliby cierpieć przez lata, ale zapłaciliby za to podatnicy. Setki tysięcy poszłyby na dogadzanie ścierwom twojego pokroju. Spójrz. Kupuję je hurtowo.
50 centów za sztukę. You do the math. Oblicz sobie. But you know what? Ale wiesz co? I'm done with. Skończyłem z zabijaniem. You're the last. Będziesz ostatni. If you can convince. Jeśli mnie przekonasz, daruję ci życie. You will live. But your time's running out. Czas ucieka. Are you for real? Mówisz serio? What have you got to lose? Nie masz nic do stracenia. I was a good kid. Byłem dobrym dzieciakiem. W liceum wpadłem w złe towarzystwo. Zacząłem brać. Trafiłem do pudła za kradzież auta, choć wcale go nie ukradłem. Pieprzone gliny. Co? Wsadzili mnie za kratki. Spotkało mnie tak wiele złego. Byłem tylko głupim dzieciakiem. Jak miałem sobie z tym poradzić? Nauczyłem się kraść, otwierać zamki, krzywdzić ludzi i zdobywać dziewczynki. Nie mogłem się powstrzymać. Podobało ci się? Potrzebowałem tego. Lubiłeś, jak dziewczynki drżały ze strachu, patrzyły wielkimi oczami, błagały, pytały, kiedy wrócą do rodziców. Czułeś się silny? Tak. Było ci dobrze? Nie wstydź się. Tak. Powąchaj. To nie moja wina. A czyja? Dlaczego zabiłeś moją córkę? Nie wiem. Zobaczyłem ją w centrum handlowym. Pragnąłem jej. Miała 9 lat. Wybacz. To prawda, zabiłem je wszystkie. Miała 9 lat. A Mary? Ją też mi zabrałeś. Zniszczyłeś ją. Zabiłeś całą naszą trójkę. Przepraszam. Zabiłeś nas. Wybacz mi. Tak mi przykro. I do forgive you, Adam. Wybaczam ci. I forgive you. I forgive you. Wybaczam ci. I forgive you. I could forgive you, Adam. Mógłbym ci wybaczyć, tylko że nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Nie przekonuje mnie twoja opowieść. Znam prawdę. Spójrz na mnie. Byłem w pudle. Odsiedziałem karę i spłaciłem dług. Jeszcze nie. A jednak. Pamiętam twoją małą księżniczkę
z pięknymi oczami. Patrzyłem, jak gaśnie. Wciąż pamiętam jej słodki zapach. Była moją ulubienicą. Miała najciaśniejszą. Któż mógł go potępić? Rzuć broń. Natychmiast. Wczesnym rankiem seryjny morderca John Doe oddał się w ręce policji. Jest oskarżony o 33 zabójstwa. Ostatnie było transmitowane na żywo w internecie. Cały świat będzie z uwagą śledził jego proces. Zaoferował pan McLeishowi przebaczenie. To prawda. Szczerze? Nie. Więc dlaczego? Chciałem, żeby uwierzył w taką możliwość. Żeby poczuł, że może przeżyć. I żeby cierpiał. Miał poczuć ból, jaki może wywołać jedynie nadzieja. Mógłby pan wybaczyć? Oczywiście. Mało kto w to uwierzy. Wybaczyłem setkom ludzi. Tym, którzy okazali skruchy. Własne sumienie dostarczało im wystarczającej kary. A pan zasłużył na wybaczenie? Rozmawialiśmy przez telefon. Dziękuję za to, co pan zrobił dla Sally. Bała się nam powiedzieć. Nie wiedziała, do kogo się zwrócić. Bóg jeden wie, co mogło się wydarzyć. Sally chce coś powiedzieć.
W porządku. To naprawdę pan? Chodź. Dziękuję. Thank you. Ja też. Pewnie cierpiał. Chciał przytulić małą, ale musiałby zburzyć otaczający go mur. To mogłoby go zniszczyć. Sally była jego szansą na odkupienie win. Córką, której nie zdołał ocalić. Z punktu widzenia dziecka sprawa jest prosta. Chce mnie skrzywdzić, więc jest złym człowiekiem. Mężczyzna, który mu przeszkodził, jest dobry. Czarno-biały świat. Ściągnięcie ich kosztowało nas 2000, a on tylko gapił się na kubek. Nic pan nie czuje? Mówił pan, że działał dla dobra ofiar. Ale wydaje się, że pana nie obchodzą. Nie rusza pana los małej Sally? Nie chodziło o ofiary, prawda? Więc o co? Czy pańscy krytycy mają rację, twierdząc, że zabijał pan dla przyjemności? Mają rację? Podobało się to panu? Podobało się. Czerpał pan przyjemność z mordowania. Wyświadczyłem wam przysługę. Zrobiłem to, co należało. Na wolności jest mnóstwo zbrodniarzy. Część nigdy nie zostanie złapana. Będą dalej zabijać. Czuje się pan bezsilny? Na ulicy wciąż grasują mordercy i gwałciciele, a pan nie może nic zrobić. Spokojnie. Na nich też przyjdzie pora. Jak to? Przesłanie poszło w świat. Ludzie zrozumieli, że przestępców trzeba powstrzymać. I że tak zwany wymiar sprawiedliwości zatruwa społeczeństwo, dzieląc włos na czworo. Pora podnieść się z kanapy, wyłączyć telewizor i krzyknąć: tak nie może być. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i zmienić świat. Musimy bronić siebie nawzajem. To nie ja jestem Johnem Doe, tylko każdy z was. Ty też. Niech się dwa razy zastanowią, zanim kogoś zgwałcą, okaleczą, zabiją, zanim zniszczą czyjeś życie. Niech wiedzą, że ktoś ich obserwuje i jest gotów na wszystko. Przekazałem wam przesłanie. Kolej na was. Co pan robi?
Co to? Ma coś w ustach. Niech pan przytrzyma mu ręce. Co? Przyślijcie kogoś. Dlatego cię wybrałem. Kiedy sekrety Kennera de Forda wyszły na jaw, stało się oczywiste, że dziennikarz od początku był elementem planu Johna Doe. Czy ustalili państwo werdykt? Tak, wysoki sądzie. Proszę pozwanego o powstanie. Czy pozwany jest winny popełnienia 33 zabójstw? Dziś możemy ogłosić, że po wielu miesiącach obrad uzgodniliśmy werdykt. Została mi tylko nadzieja, że istnieje życie po śmierci i że pewnego dnia gdzieś tam będę mogła znów ją przytulić, spojrzeć w jej piękne oczy i powiedzieć, że ją kocham. Reżyseria, scenariusz, wystąpili.